Dzień dobry moi drodzy. Dawno nie było podcastów, co? Jestem strasznie dzisiaj śpiąca. Więc jeżeli zasnę podczas podcastu, to przywajajcie po prostu do przodu, gdzieś tam się obudzę na pewno, może pod koniec. Wstałem dzisiaj o 5. 40 a pospałam może 4 godziny albo 5, coś takiego. Niestety coś nie mogłam zasnąć do drugiej. No. Tak, to proszę nie dotykaj kamery. On tak łapkę postawił. Na kamerze leży tutaj na tych skrablach, jak zawsze. <grym> Dzisiaj generalnie chciałabym z Wami porozmawiać o... Na temat e, takiego dokumentu z Netflixa. On się nazywa Dylemat Społeczny. Mm, napiszcie w komentarzach, czy oglądaliście ten, ten dokument. E, Sorry, ja się przerwę na sekundkę. Po prostu naprzeciwko mnie z domu leci taki czarny, po prostu szaro-czarny dym. O kurde. To właśnie o tym mówią, mnie Jak mówią, że na Wildzie, o Boże, to jest po prostu czarne, to o tym mówią, jak, że na Wildzie najgorzej się oddycha, tak? Już widzę dlaczego. Po prostu. Straszne. Później nagram to na story. Zobaczycie na Instagramie pewnie. Szybciej niż wyjdzie ten podcast. Masakra. Nie mogę przestać na to patrzeć. Dobra, sorry. Um... Film dokumentalny. Dylemat społeczny. Chodzi o te sieci społecznościowe, że jesteśmy tak bardzo uzależnieni teraz od telefonów, laptopów. To wszystko tak strasznie wciąga. I to jest taki narkotyk XXI wieku. I ja dużo o sporo o tym myślałam, i tak naprawdę byłam w szoku po obejrzeniu tego filmu. Polecam, tak naprawdę każdemu obejrzeć. Ja dużo mi znajomych polecało, a ja tak, yy, wiedząc mniej więcej o czym jest ten dokument, to ja sobie tak, ej, no tak, wiem, wiem, że jesteśmy uzależnieni wszyscy, tak, tak, nie będę tego oglądać i tak wszystko wiem, ale nie, jednak warto, warto mieć tą świadomość, oni w taki fajny sposób to wszystko tłumaczą. Ale. Eee, przed tym jak zacznę rozmawiać na ten temat, choć już zaczęłam, <laughs> chciałam zapytać Was: czy macie cały czas? Dwa pytania generalnie. Czy macie cały czas telefon, dźwięk włączony w większość czasu, czy wyłączony? Napiszcie, proszę, w komentarzach. Bo ja mam non-stop wibracje. Nie wiem, rzadko. Kiedy oczekuję telefonu, i nie wiem, idę do łazienki czy coś, to, to włączam dźwięk. Ale tak on jest non-stop wyłączony. Ja bym zwariowała, chyba jakby mi cały czas pikało. Wszystkie powiadomienia, no, nie, nie wytrzymałabym tego. Dlatego nie, nie, nie umiem żyć z dźwiękiem w telefonie. Mm -mm. I drugie pytanie: Czy też macie tak, że kładziecie się spać? z telefonem i budzicie się też z telefonem. Mówię, nie mówię o tym, że po prostu kładziecie obok na poduszkę telefon, i z nim tak zasypiacie, nie, nie, nie. ale także kładziecie się do łóżka i coś tam scrollujecie nie, wiem, pół godziny, godzinę, zależy kto tam ile. I czy budzicie się też, że budzik i od razu telefon. Chociaż z budzikiem to fajnie działa, bo telefony to światło, tak jak zaczyna świecić. Oczy, no to od razu się budzisz jakoś. Ale ze spaniem to gorzej. No, bez telefonów fajnie by było zasypić się, czytając książkę jakąś na przykład. Nie. A nie oglądając TikToki przez dwie godziny. <laughs> Masakra. O Boże, te TikToki. Ten TikTok jest tak uzależniający. Ja myślałam. Na początku, że to jest takie dla dzieciaków, ale tam przyszło sporo takich dorosłych osób. Tak naprawdę, tam początkowo może byli, były dzieciaki, ale teraz tam jest wszystko: tam jest content na, na każdy temat. I najzabawniejsze, najzabawniejsze jest to, że ten, te wszystkie filmiki z TikToku są już na YouTubie, czyli jak na YouTubie sobie piszecie im jakieś tam śmieszne filmiki, a, czy, jak one się nazywają? Kuby, Kuby, coś takiego. Takie zabawne, śmieszne tam filmiki różne. No to tam wszystko jest e, pionowo. To jest pion, czy mać pion? Tak, pionowo. I tam wszystkie filmiki takie są. Czy wszystkie z TikToką. <grym> no. I w tym... W tym filmie, w tym filmie dokumentalnym, tam jakby wy, wy, biorą wywiady u ludzi, którzy tam, którzy to wszystko stworzyli tak naprawdę, albo tworzą. Czyli oni wiedzą, jak ludziom coś sprzedać. Oni wiedzą, jak nas. Specjalnie zrobili, żeby nas wszystkich uzależnić od tego, i sami się uzależnili. I mówią, że o tym trzeba mówić, bo to. No bo to jest jednak duży problem. I teraz, jak próbuję sobie przypomnieć, w czym jest problem, tak naprawdę, to ja nie pamiętam. Czyli to. Jak to jest możliwe? No nie, przecież musi być jakiś problem. Pamiętam, że oglądałam i. Pamiętałam, że jest jakiś problem. To już zależnia. No tak. Przestałam widzieć pro... Widzicie, w... zobaczyłam ten film, widziałam problem. Zrozumiałam o czym oni mówią. Minę... minął może tydzień, półtora. I ja już nie pamiętam. Ale myślałam tak o sobie, czy ja mogę tak ograniczyć. Ja nie mogę ograniczyć, ja, ja nie mogę tworzyć content bez oglądania, no, bo ja, nie, nie, ja muszę być jakby na czasie, ja muszę wiedzieć, co się dzieje, ja muszę znać te wszystkie challenge, trendy i tak dalej, co ludzie robią. Bo tak naprawdę wszystko, co tworzymy, to jest, to jest suma wszystkich wszystkiego, co zobaczyliśmy. I im więcej patrzymy, im więcej się dowiadujemy, tym ciekawszy może jest content? Nie wiem. No, to jest ważne. To jest ważne. A tak sobie myślę, jakbym nie tworzyła contentu, jakbym po prostu, po prostu oglądała, po prostu bym oglądała Instagram, TikTok, YouTube. Oj, nie wiem, próbowałabym ograniczyć się, chyba, tak mi się wydaje. To jest straszne, ja zauważyłam, że nawet jak się spotykam ze znajomymi co, czy coś, to i tak staram się odkładać telefon i w większości mi się udaje, ale to po prostu ręka, ona się ciągnie do tego telefonu. Zauważyliście, że telefon musi być cały czas w zasięgu ręki. Po co? To nie jest takie potrzebne, tak naprawdę. Przypomniało mi się, w czym jest problem, chyba. Tam było tak, że. O, specjalnie... O! Przypomniało mi się, Boże. Dzięki. <laughs> I teraz wszyscy, kto ten. Kto mnie hejtuje za to, że jestem niewierząca. Podziękowałam Bogu. O, widzicie. Tak, wracamy do tego tematu. Chodzi o to, jeżeli interesujemy się jakimś tematem, to internet, to urządzenie, to małe, czarne urządzenie, tak, to, Ty, przestań, to małe urządzenie, ono wie, czym się interesujemy i dopasowuje zawsze te tematy do nas. Przy czym to nie jest tak, że to jest jeden temat, nie? To mm, powiem na przykładzie, że lewych i prawych. Że ludzie lewi, tak? nie wiem jak to powiedzieć, lewi interesują się różnymi tematami, ale to są lewe tematy i są prawe tematy. To jest, różne i ludzie y się interesują tymi różnymi tematy, tematami. Internet to wie i to wykorzystuje. Zauważcie, że teraz jak było w Stanach, jak głosowali e, tam Biden i e, Trump, nigdy w historii nie było takiego, że, był, że społeczeństwo było podzielone na pół. W Polsce też w wyborach społeczeństwo było podzielone na pół. Chociaż, no, wiadomo, tak, wiemy, to może by był sfałszowany i tak dalej w Polsce. Ale no, mi się wydaje, że nie w takim stopniu jak w Białorusi to było sfałszowane, prawda? No bo w Białorusi Łukaszenka <głos》> sobie napisał 80%. Gdzie, gdzie są te 80%? Ciekawie. Teraz. Chodzi o to, że i, i, jeżeli się wcześniej kiedyś interesowaliśmy się jednym tematem, to tak bardzo nie udawało nam się wgłębić. Przez to, że nie było na przykład internetu, albo nie było takiego dostępu do internetu. Albo internet nas tak bardzo nie wciągał, nie było tak wiele informacji z różnych źródeł. A teraz coś zobaczyliśmy i później nam podrzucałem 10 takich różnych. My tam, 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 tam i jeszcze wgłębiamy się, jeszcze wgłębiamy. I, I tym bardziej jesteśmy jakby przekonani, że nasza opinia jest prawdziwa. Tylko nasza opinia się liczy. I ja tak sobie pomyślałam, że mm, może ci ludzie, ci prawi, nie są tak źli. Oni po prostu mają swoją prawdę, a my mamy swoją prawdę. I, i w tym winien jest troszkę internet. Sorry, kamera się trzęsie, bo to się bawi kamerą. Może tak naprawdę nie ma prawdy? Jak <laughs> się kręci? Tak, spokój się, proszę Ciebie. <laughs> Zaraz Wam pokażę, jeżeli oglądacie. Nie Ania, no na pewno nie słuchacie. No dobra, jeżeli y, słuchacie, gdzieś tam coś robicie w kuchni, czy sprzątacie, to patrzcie to. O, siedzi tu ten, widzicie? Mhm. Teraz to on zabrał te swoje łapki, ale cały czas to tak, kamery Wiecie, o czym mówię, nie? Rozumiecie, o co mam na myśli, że internet sprawia, sprawia to, że tu się kłócimy, że jesteśmy, mamy tak dużo nienawiści w sobie, wobec innych ludzi, bo oni mają inną prawdę. I tak myślę, że ci ludzie, którzy tam i ten OMON i tak dalej, ci ludzie, którzy głosowali na Łukaszenko, oni mają swoją prawdę. Oni oglądają telewizję. I oni w to wierzą. To jest ich prawda. I to jest nasza prawda. Chociaż ciężko, ja to mówię, ale ciężko w to uwierzyć. Ciężko, ciężko mi zrozumieć, że e, okej, okay, tak, prawicy są. M, mówmy o Polsce na, na przykład. Prawicy są też mają swoją prawdę. Czyli, czyli co? Czyli zabijamy dzieci, A, czyli całe społeczeństwo LGBT chce tylko gwałcić dzieci, zabijać i wychowywać ich, żeby być w związkach homo-homo. Boże, no tak ciężko w to, ciężko to zrozumieć. Ale ten film dał do zrozumienia to, że oni po prostu żyją w innym świecie. Nie wiem, wiecie o co chodzi? Mam taki problem teraz w tym. ze zrozumieniem w ogóle, co. Jakby można było temu zapobiec, dlaczego każdy ma inną prawdę. Oj, takie filozofskie tematy. Dlatego chciałam nagryć podcast, bo sporo myśli w mojej głowie po tym filmie. Jakby wszystkim jakby każdy miał dostęp na przykład. W sensie, żeby tak nie dostosowywał internet do nas informacji, no to wtedy byśmy nie siedzieli pewnie, nie? Byłoby nudno, no byłoby nudno. To by nas nie wciągało. Wyobraźcie sobie, że. No, YouTube wam pokazuje filmy yy, takie, gdzie, gdzie ludzie mówią o tym, że LGBT to zło i ich trzeba wszystkich zabić, i jednocześnie nie wiem, jakieś takie fajne pary LGBT, małżeństwa, rodziny szczęśliwe. <grym> No nie wyobrażam sobie tego, nie, nie wyobrażam sobie tego, ale to jest, to jest problem, tak, taki wniosek po filmie. Przypomniałam mi się, widzicie, czym jest problem, w tym właśnie. Nie wiem. Myślicie, że warto ograniczać jakoś? Jak w ogóle teraz dzieci się wychowują z tymi telefonami i tabletami? Ogląda mnie ktoś z dziećmi, na pewno ktoś ogląda. Co wy robicie z dziećmi? Jak wy ograniczacie siedzenie, czas w tym, w, 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 w telefonie, w laptopie? Nie wyobrażam sobie. Z jednej strony, nie chce się, żeby dziecko się uzależniało, prawda? A z drugiej strony, wszyscy będą siedzieć, a moje dziecko nie będzie. Na czasie, nie będzie miało wspólnych tematów z rówieśnikami. Co też jest w sumie troszkę przerażające. Teraz może nie jest tak źle, ale to będzie za 10 lat? Za 5 nawet? Ja miałam takie dzieciństwo, że bigałam na dworze cały, cały dzień, bigałam na dworze. I bałam się, że mama mnie zaraz zawoła na obiad i nie wypuści. Albo, albo jak ktoś szedł do domu, to mówiliśmy: Przynieś wodę, przynieś wodę. Bo każdy bał się iść do domu, bo jak już przyjdzie, to bał się, że nie wróci. I cały dzień spędzaliśmy na dworze, bo super. Nie było wtedy telefonów. Komputer był jeden na rodzinę, taki duży. I no, wtedy to było ograniczanie, ufu, wtedy to, nie wiem, ile można było w tym komputerze siedzieć godziny dzień nie, nie, pamię nie pamiętam, nie będę kłamać, ale bardzo mało. A internet to w ogóle, albo masz internet, albo dzwonisz do kogoś na telefon stacjonarny. <laughs> po prostu i to połączenie, ten dźwięk, nie, nie wychodzi mi, ale no wiecie, o co chodzi, takie, takie łączenie internetu. <laughs> O oh Boże. A teraz dzieci się rodzą z, z, z tabletem w ręku. I z TikTokiem. Kerbek, Tam tyle, tam, 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 ten, tam. Masakra. Co będzie za 5 lat? O oh Boże. Krzysztof, stara jestem taka. Napiszcie mi w komentarzach. O, wiecie co? Zróbmy tak. Jak kończę, jak coś podcast, już, bo pójdę chyba spać. No, prześpię się troszkę. Napiszcie mi w komentarzach Ananas, proszę, kto, kto dotarł do tego momentu. Jestem ciekawa, ile osób mnie tak naprawdę słucha do końca. Na no, Ananas, please. I widzimy się w środę życzę wam miłego wieczorku, jeżeli oglądacie to w niedzielę. Albo miłego tygodnia. Ogólnie. Miłego. Tak. Trzymajcie się. Pa, pa moi drodzy.